Po 5-letniej przerwie znowu zapraszamy na Festiwal Przedszkolaków Bobas. To 25. edycja. Cieszymy się bardzo, bo festiwal cieszy się ogromnym zaufaniem, ogromną popularnością wśród naszych tutaj chorzowskich przedszkoli. W tym roku mamy 50 grup z naszych właśnie chorzowskich przedszkoli, około 600 dzieci. Jest kategoria wokalna, wokalno-instrumentalna, teatralna, taneczna, więc myślę, że w każdej z tych dziedzin mogą się i zrealizować, i pokazać. Wszystkie dzieci są przesłodkie i muszę, przynajmniej ja tak się staram, oddzielić tą ich słodkość od tego, co wykonują na scenie. Poza tym przynajmniej ja w swoich ocenach nie kieruję się tym, co one dokładnie, na jakim poziomie to wykonują, bo wiadomo, że one są jeszcze bardzo maleńkie. Bardziej oceniam pomysłowość ich instruktorów w doborze repertuaru i pomysłu scenicznego na to, co robią. A czemu macie takie wielkie uszy? Co bych poradziła cię lepiej słyszeć? Teraz zapytam Wilka, bo ty grałeś Wilka. To trudne zadanie? Nie. Łatwe? To co ci się najbardziej podobało? Jak zjadłem czerwonego kapturka. To powiedz jeszcze, jaki jest najlepszy moment w teatrze? Jak wszyscy klaszczą. Podaj rękę, chodź, czas na nowe przygody.